Tym razem kilka słów o programie Tomasza Wróblewskiego, który koncentruje się głównie na ekonomii, ale też trochę można powiedzieć na tematach kulturoznawczych i socjologicznych. Program Tomasza Wróblewskiego Wolność w remoncie. Ten program wywołuje u mnie mieszane, ten kanał wywołuje u mnie mieszane uczucia. Jestem subskrybentem tego kanału i oglądam wszystkie materiały, wiele z nich uważam za wartościowe. Nie, jednak są pewne elementy, które irytują mnie dosyć mocno w tym, na tym kanale. Jedną z podstawowych rzeczy jest to, że pan Tomasz przykłada nieprawdopodobnie małą wagę do prawidłowego wymawiania nazwisk. Ostatnio Bertrand Russell stał się Bertrandem Russellem, czy Bertrand Russell, jakby był Francuzem. Pan ostatni, czy to filozof brytyjski. Ostatnio także Walter Benjamin, niemiecki filozof, stał się Walterem Benjaminem. Zastanawiam się, bo niewątpliwie pan Wróblewski ma solidną wiedzę o ekonomii, zwłaszcza amerykańskiej i brytyjskiej, ale gdy przechodzi się na cokolwiek, co się dzieje nie w krajach anglojęzycznych i trochę wcześniej niż 200 lat temu zwłaszcza, to są dosyć solidne braki w rozumieniu tego, co się tam działo. Ja nie oczekuję, że każdy będzie historykiem, ale oczekiwałbym odrobinę rozwagi. Nie tylko chodzi tutaj o drobiazgi typu czytanie nazwisk, które kuleje potwornie. Nawet nazwiska anglojęzyczne są masakrowane, a francuskie i niemieckie to nie do poznania wręcz. No naprawdę wystarczy sprawdzić, spytać cokolwiek. Cytuję, pan Tomasz Wróblewski cytuje mnóstwo książek, których myślę, że większość z nich nie czytał. I to też wychodzi, bo to fajnie wygląda, prawda? Że on wspomni tutaj Grossmana, tu Russella, tutaj wspomni Thomasa Sowella i tak dalej. Myślę, że on czyta głównie tak zwane Biblie libertariańskie, a inne książki to już tak bardzo wybiórczo. Wiem to stąd, że popełnia on mnóstwo skrótów myślowych, które mają na celu generalnie wykazać, że fajny to jest rynek, a państwo to najlepiej, żeby się w ogóle w nic nie wtrącało, najlepiej, żeby poszło sobie w cholerę. Nie? Wszystko załatwi rynek, do tego się troszkę to sprowadza. Co prawda, i teraz tak, z jednej strony analiza tego, co się ekonomicznie na świecie dzieje, jest dosyć na wysokim poziomie u pana Tomasza Wróblewskiego. Jestem czasami wręcz pod wrażeniem, że on rzeczywiście śledzi na bieżąco to, że na przykład Japonia płaci biznesmenom takie wsparcie, żeby mogli wycofać swoje inwestycje z Chin, bo Chiny są teraz niepewne, jak wszyscy wiemy, pod względem politycznym, a nawet wirusologicznym, jak się okazało. No i to fajnie, że on na bieżąco to analizuje. Natomiast jeśli chodzi o spojrzenie w głąb, no to tu już bardzo wiele rzeczy jest wadliwych. Pomijając sprawę ideologiczną, bo można uważać, że państwo tylko przeszkadza i nie dostrzegać tego, że na przykład kapitalizm włoski, kapitalizm pruski, potem niemiecki, kapitalizm japoński, jakkolwiek wolnorynkowe, tak powstały z pomocy państwa. I tak się po prostu stało. Także mówienie, że od początku do końca zawsze tylko i wolny rynek, i tylko wolny rynek, i tylko na wolnym rynku, i równy start, i coś tam, no nie, no nie. I mówię to jako wolnorynkowiec, bo jestem zwolennikiem wolnego rynku, ale no dlaczego kłamać, że zawsze jest tak, że... Bo to jest tak, dogmatyczne wolnorynkowe myślenie stara się udowodnić, że nawet jak państwo zrobi coś dobrze, to spieprzyło, jakoś w inny sposób. Podczas gdy, no sorry, ale zbudowanie banku, zbudowanie firmy i oddanie go potem w zarządzanie prywaciarzom, praktycznie za bezcen często, jak to miało miejsce w XIX-wiecznych Prusach, w XIX-wiecznej Japonii, jest po prostu dobre. To jest dobry pomysł. Czyli na przykład, dlaczego tak długo wielu się nie chciało rozstać z merkantylizmem? To nie była głupota.
Po prostu w wielu miejscach na świecie nie było dobrze rozwiniętej klasy kupieckiej ani finansów, więc żeby nie dać się całkowicie robić Anglikom i Holendrom, to tacy Prusacy po prostu, król pruski Fryderyk II, po prostu zbudował taką warstwę kupiecką dzięki zamówieniom dla armii.